Gdzie pan jest? Za kurtyną ze Smallhausenem. Mogę wiedzieć, co tam robicie? Zdjęliśmy ubrania zgodnie z instrukcjami Führera. Rozumiem. A co dokładnie kazał wam zrobić? Przebrania pozwolą nam wtopić się w warstwę kleru. Cóż za doskonałe przebranie. Dlaczego masz nad głową aureolę? Była częścią zestawu. Helga, oto twoje instrukcje. Będziesz przynosiła na wieżę kościoła kawę i kanapki, które umożliwią nam zachowanie czujności. Co będziecie tam robili? Obserwowali. Przyznam, że pana samozaparcie w dążeniu do celu jest poruszające. Mogę pana pocałować? Nie. Zasady mojego zakonu zabraniają mi całowania kobiet. Trzymaj mnie mocno. Jeśli te puddingi mają wybuchnąć, to chcę zginąć w twoich ramionach. Oczywiście. Już od tak dawna nigdzie nie byliśmy razem. Na zewnątrz czeka dziewczyna, która domaga się spotkania z tobą. Czego chce? Mówi, że to prywatna sprawa dotycząca René. Cieszę się, że macie otwarte. Nigdy wcześniej nie widziałem tej dziewczyny. Nie jestem jedyna. Coś ty nawyrabiał. To nie ma związku ze mną. Dwa wybuchowe świąteczne puddingi. Świąteczny pudding. Wynosz się stąd. Wciąż tutaj są? Myślałem, że już ich zabrałaś. Wyruszą dziś w nocy. Do tego czasu ukryjesz ich w spiżarni. Jest pełna wybuchowych świątecznych puddingów. Znalazłeś drabinę? Nie, Herr Flick. Żadnej, która dosięgnie tych małych okienek. Mimo to nie zrezygnujemy. Ułóżmy hełmy powiększające. Wejdziemy po tych linach. Herr Flick, utknąłem między dzwonami. Pan by zrobił wszystko dla ojczyzny. Proszę przejść na bok, Herr Flick. Lina się zaplątała. Proszę ją pociągnąć.